Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy z wielką pompą przywitała nowy, lekki wóz bojowy, który w czwartkową noc zaparkował w garażu jednostki. Specjalistyczny samochód marki Mitsubishi jest dobrze wyposażony w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Jest to dzisiaj dla nas wyjątkowe święto, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy. Można powiedzieć historycznym świętem, dlatego że pierwszy raz w historii naszej jednostki działającej od 1954 roku na nasze podwórko, do naszej remizy zajechał fabrycznie nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Jest to samochód przystosowany, będzie przystosowany do ratownictwa technicznego, czyli do wszelkiego rodzaju wypadków drogowych, kolizji i tego typu wydarzeń. Niemniej jednak jest wyposażony również w zbiornik 1000 litrów wody, środka pianotwórczego, ma wszystkie, można powiedzieć, niezbędne urządzenia, również potrzebne do akcji ratowniczo-gaśniczych. Kolejny samochód na terenie gminy, to już trzeci w tym roku. No, pozyskany tutaj ze środków z Ministerstwa Sprawiedliwości. Oprócz tego samochodu są zestawy do ratownictwa medycznego i dwa defibrylatory. Tutaj taką zasługą jest druha prezesa Andrzeja Jarochy, który te środki pozyskał. Wrażenie niesamowite, fajny samochód, lekko się prowadzi, wspomaganie, wszystko. No super, naprawdę, ekstra. Ta jednostka, widać, prężnie się rozwija przede wszystkim przez działalność młodzieżowych drużyn, które potem no, są właściwie źródłem nowych kadr. To zamiłowanie przechodzi nie tylko, jak to mówią, z ojca na syna, ale pozostaje w rodzinach i angażuje nie tylko chłopców, ale także i dziewczęta, co zresztą widać na przykładzie tej jednostki, gdzie nawet dziewczęta zdały egzamin i mogą brać udział w akcjach ratowniczych. Cieszymy się bardzo, że młodzi garną z taką ochotą do tej straży. Straż działa prężnie i poświęca się dla naszej społeczności tutaj lokalnej, wiejskiej.